RNG, czyli generator liczb losowych, a może pseudolosowych, a może to jakieś tajemnicze bóstwo komputera, które decyduje o naszym losie w grach i nie tylko. Zapraszam. A no i witajcie. Kiedy tworzymy różne aplikacje, stosując różne języki, to wcześniej czy później natrafimy na potrzebę wylosowania jakiejś liczby, ewentualnie policzenia na coś szansy. Przedstawię wam tutaj w języku C++ fragment takiego kodu, który nam coś losuje i przy okazji pokażę wam jakie możemy mieć trudności kiedy chodzi o to losowanie i czym ono tak naprawdę jest, a czym na pewno nie jest. Zobaczcie, mamy tu pętlę, która pięć razy wylosuje nam liczbę. Jest tu taka specjalna funkcja losująca rand. Od random, losowość można tak to przetłumaczyć. I tutaj mamy sobie taką Liczbę ona będzie z przedziału od zera do jakiejś tam dużej liczby całkowitej. Nie pamiętam dokładnie. Można to też sobie sprawdzić. Co nie jest tu istotne teraz. Mamy też drugą pętlę, która 5 razy również wylosuje liczbę, ale tę liczbę całkowitą wylosowaną od razu podzieli z resztą przez 100. Zatem będziemy mogli uzyskać liczby z jakiegoś konkretnego zbioru. Skompilujemy to. I przyjrzyjcie się wynikowi, bo to jest dosyć ciekawe. Najpierw mamy te duże liczby, o, akurat od 41 się zaczyna. Później jakieś tam liczby losowe, również, ale z tego przedziału 0,99. No i teraz uwaga: zamknę ten program i skompiluję to jeszcze raz. O, te same liczby. No nie, nie, to niemożliwe. Jeszcze raz losujemy. Ojej, znowu te same liczby. Hmm. No jak to? Mamy tutaj losu i tutaj losu, a liczby wypadają te same. Otóż, no właśnie, tu jest pewien haczyk. Czy tak naprawdę możliwa jest w ogóle losowość w komputerze? Pomyślmy przez chwilę, skoro tam procesor, maszyna jednoznaczna, zamiana jednego zera z jedynką miejscami może zawiesić aplikację, no to jak niby miałbym coś losowo wprowadzać do komputera? Albo skąd miałaby się ta losowość brać w komputerze? Jakim cudem procesor miałby sam z siebie wygenerować coś zupełnie przypadkowego? Otóż. W zasadzie w takim zwykłym użyciu w naszych komputerach, to nie mamy możliwości wygenerowania autentycznie losowej liczby. Raczej mówimy o pewnej pseudolosowości. Czyli co to oznacza? To znaczy, że gdzieś tam zaszyte w bebechach naszego komputera są jakieś funkcje, które po prostu próbują sobie obliczyć jakąś przypadkową liczbę. I my nie znamy tych funkcji, oczywiście, znamy tylko w momencie, gdy program działa, nie wiemy, co ona tam dokładnie liczy, ponieważ do takiej funkcji możemy wprowadzić na początek inny argument. I niewiedza na temat tego argumentu sprawia, że jest to na swój sposób coś losowego, zobaczcie. Tutaj, aby uniknąć tego efektu yy, ciągłego losowania tego samego, czyli funkcje mające jakiś stały mechanizm, ciągle losowały to samo, więc <laughs> żadna to losowość, ale. Wprowadzimy do tej funkcji takie mieszadło, taki czynnik, który jest być może znany, ale może być nieznany. Powiedzmy, że jest nieznany. Na przykład sRand to jest taki seed, ziarenko do losowania, takie, takie mi mieszadło, taki czynnik zmieniający wszystko i tym czynnikiem będzie jakaś liczba zwykła. W tym wypadku będzie to liczba sczytana z obecnego zegara czasu. Ponieważ nie wiem dokładnie, kiedy, w jakim momencie czasu działania procesora zostanie uruchomiona ta pętla pierwsza i druga, a ściślej te funkcje losujące, zatem tak do końca nie wiem, co się tutaj obliczy w tych funkcjach. Jak teraz to skompiluję, to nasze liczby będą już inne. Jeżeli jeszcze raz to skompilujemy, to widzimy, że znowu są inne. Oczywiście za każdym razem w tej pętli są inne. Wtedy, kiedy tego ziarna nie było, też te liczby przy kolejnych losowaniach się zmieniały, ale za każdym razem. Było przewidywalne, która będzie, jaka liczba będzie następna, ponieważ to mieszadło miesza według pewnego ustalonego algorytmu. I jeżeli nic tam nie zamieszam na początku, to ciągle będę miał to samo. Są różne języki programowania, niektóre dają mi możliwość um, takiego losowania, gdzie jakby z góry pilnują, żeby to mieszanie tam było użyte. W przypadku tu Ca i tego akurat mechanizmu, który pokazałem, no trzeba sobie samemu zamieszać. Przynajmniej raz na początku. Programu, tak abym nie wiedział, jakie tym razem będą losowane te, te liczby. Inny język. Importowałem sobie specjalną bibliotekę, która bardziej troszeczkę wspiera te losowanie niż to, co pokazałem w C. I tutaj z tej biblioteki mogę sobie wylosować liczbę z od razu ustalonego zakresu, na przykład od 1 do 10. A tutaj, jakąś taką wspomniałem, ułamkową z zakresu od 0 do 1. Jeżeli to skompiluję, to mam. Tutaj te liczby, tu mam tą ułamkową. Jeżeli to jeszcze raz sobie skompiluję, to zobaczymy, że już inny zestaw się tutaj wylosował. Nie ma takiej możliwości, żeby się powtórzyło. Zatem nie muszę się martwić o jakieś mieszadło, ta biblioteka przywołana od razu gdzieś tam dojrzale i tutaj troszeczkę się tym problemem zajmuje, co nie oznacza, że nie ma takich bibliotek i w C++. W zależności od języka możemy spotkać różne takie biblioteki. Warto o tym wiedzieć, bo może się to przydać do obliczenia jakiejś szansy, na przykład szansę na to, by coś ustrzelić. O, zobaczcie. Załóżmy, że chciałbym policzyć sobie szansę na coś wynoszącą 10%. No to stwórzmy takie zapytanie. Jeżeli moja szansa jest większa, równa, i tu skorzystamy sobie z tej naszej funkcji rand int od 1 do 100, no to sobie tutaj jeszcze coś wyświetlimy, ale popatrzmy, co ja tutaj mam. Otóż ten losowy czynnik będzie nam generował takie liczby od ilu, od, to jest komentarz. Od 0, od 1 do 10 i można powiedzieć, że od 11 do 100. Oczywiście, tak naprawdę to nie ma tu dwóch zbiorów, jest jeden, ale ja go tak podzieliłem na dwa zbiory. Dlaczego? No bo jeżeli tu będzie cały czas 10, to mam takie pytanie: jeżeli te 10 jest większe lub równe temu, co tu wypadnie, no to zobaczmy, jaka jest szansa, że to będzie większe lub równe temu, co tu wypadnie. Jeżeli wypadnie taka liczba od 1 do 10, to szansa jest większa równa tych, tej liczbie, temu zbiorowi, bo jest to zawsze maksymalna z tego zbioru. No ale szansa na to, że wypadną właśnie te liczby, czyli że odpowiedź na to pytanie będzie prawdziwa, no jest niewielka, bo tylko dokładnie 10%, bo proporcja jest dokładnie taka. Mam 10 liczb z tego zbioru, 100 elementów, które spełniają mój warunek. I aż 90 liczb, które tego warunku nie spełnią, bo jeżeli nawet wylosuje się 11, najmniejsza z tego drugiego zbioru, a jest on o wiele większy, no to już warunek nie będzie spełniony, bo 10 nie jest większe równe 11. Zatem widzimy, że jeżeli sobie to skompiluję, to co? No to nie mam szansy. Słabo strzelam. Jeszcze raz sprawdzimy. Może mi się. O, 10% to jednak za trzecim razem. 10% proszę bardzo ze trzecim razem. Jak wiadomo, zawsze albo trafi, albo nie trafi 50%. Nie, nie, to nie było 50%, to naprawdę jest 10%, proszę się tak nie uczyć źle. Tyle na dzisiaj.